Cześć, nazywam się Artur Sądalski, niektórzy z Was znają mnie jako Artusa albo jako Bena. Chciałem porozmawiać, powiedzieć dzisiaj parę słów w programie, który mam nadzieję będzie początkiem dłuższego cyklu, Kilka złych zagrań. Wbrew pozorom będę mówił o dobrych zagraniach, a dokładniej o drafcie Alara Reborn i o tym, co się zmieniło, co nowego dali nam Wizardzi w trzecim dodatku bloku Shards of Alara i co możemy z tym zrobić. Na początku było... Właściwie to na początku było Shards of Alara. Pięć osobnych światów, pięć osobnych krain, co w wydaniu Magicowym oczywiście odbiło się w postaci pięciu osobnych archetypów do draftu. Każdy z archetypów składał się z trzech kolorów, jednego dominującego i dwóch głównych i tak naprawdę każdy z nich był tak samo grywalny. Oczywiście tutaj pewne znaczenie miały nasze preferencje, to jak nam się gra, czy lepiej gramy kontrolą, lepiej gramy agro. Póki co wszystko było jeszcze w miarę proste, bo tak naprawdę to, czym chcieliśmy grać, narzucało nam kolory. Potem przyszedł Conflux i zrobiło się trochę gorzej. Przede wszystkim z pięciu archetypów nagle zrobiły się tak naprawdę 3-4 i to nie do końca takie, jakie były. Ponieważ w Shards mieliśmy Grixis, Naye, Jund, Espera i Band. Teraz nagle okazało się, że Grixis gdzieś odpłynął, Band odpłynął w drugą stronę, została nam Naya, która wciąż napierała potężnymi kreaturami 5 i więcej. A został nam Jund, który troszeczkę spadł na drugi plan, a zdecydowanie prym objął Esper, który dostał masę potężnych kart, które pozwalały mu bez używania dużych ludzików, dzięki samemu Evasion i sztuczkom, i Removalowi, tak naprawdę wygrywać z większością tego, co przeciwnicy wystawią nam na stół. No i na końcu, kiedy świat już był stary, przyszedł Alara Reborn, który zmienił całkiem sporo. Shards, który w sumie drugi po Lorwynie, narzucał pewną ilość, pewną większą niż do tej pory ilość kreatur, którymi gramy. Z limitu, który dotychczas wynosił 13-15 stworów, zrobiło się nagle około 18 i tak naprawdę przez ostatnie dwa dodatki, Shards i Conflux, trzymaliśmy się tego schematu, że im więcej ludzi, tym lepiej. Nagle pojawił się Reborn i przywrócił rzeczy do starego porządku. To, co znamy z poprzednich draftów, nagle odzyskało z powrotem sens i nagle zaczęło znowu mieć znaczenie. I w tym momencie przejdziemy do Mana Base'u. Alara dała nam taplandy. Alara dała nam możliwość odsycania dowolnego basica z deku. Conflux wzbogacił te możliwości o Rupture Spire, który zdecydowanie zachęcał nas do grania pięcioma kolorami. A jeżeli chodzi o fixing w Alara Rebornie, dostaliśmy 5 border postów i ich małego przyjaciela, czyli nowe wcielenie Fertile Grounda. Karty te mają spore znaczenie dla formatu. Przede wszystkim dlatego, że nagle możemy zacząć się zastanawiać, iloma lądami tak naprawdę chcemy grać. Border posty mogą spokojnie zajmować sloty okupowane do tej pory przez lądy. Czyli zamiast dotychczasowych 17 lądów możemy grać nawet na 15, ponieważ włożenie dwóch border postów na dłuższą metę nie powinno w żaden sposób nam zaszkodzić, a zagranie w pierwszej turze artefaktu, który produkuje manę i wrócenie sobie basic landu na rękę tak naprawdę nie szkodzi nam na tyle, żeby nie spowalnia nas w żaden sposób. A border posty jednak powodują pewne zamieszanie z tej prostej przyczyny, że po pierwsze spadła nam liczba rąk, które jesteśmy w stanie zatrzymać. Statystycznie nie jest to aż tak duża różnica. Przy 15 lądach i dwóch border postach w talii wciąż tak naprawdę nie musimy mulliganować się zbyt często. Jednak może to być pewien punkt, który zniechęci początkujących graczy do grania takimi rękami. Szczególnie, że
Początkujący zazwyczaj niezbyt chętnie mulliganują ręce, które nie są zbyt obiecujące. A barter posty także zmuszają nas do zmniejszenia nieco wartości taplandów, co sprawia, że już na samym początku draftu musimy dobrze się zastanowić, czy chcemy brać z dwóch pierwszych paczek najpierw taplandy i panoramy, a potem Rapture Spire i starać się oscylować w okolicach 4-5 kolorów, czy chcemy raczej luźno podejść do kwestii mana base'u na samym początku, starać się znajdować jak najlepsze karty, których tak naprawdę w Shards i Confluxie jest dużo mniej niż w Reborn'ie i podchodząc luźniej na początku starać się zgarnąć jeden czy dwa border posty, co nie powinno być dużym problemem. Jeżeli nie chcemy za bardzo skupiać się na tym, ile jakich specjalnych lądów powinniśmy włożyć, możemy po prostu podążyć w kierunku Trace of Abundance, czyli nowego Fertile Grounda, dającego nam możliwości produkcji praktycznie dowolnej many, jednak z pewnymi obostrzeniami, lub pójść za czymś, co znamy już z Confluxa, to znaczy za Basic Land Cyclerami, i spróbować oprzeć na tym tak naprawdę stabilność naszego mana base'u. Co prawda, cykl Land Cyclerów, z których każdy znajduje dwa kolory many, dwa basiki w kolorze many, które widać na górze karty, nie zawsze sprawdza się najlepiej i część z tych kart to jedynie zapychacze, które sprawdzają się bardziej w pięciokolorowym deku niż w przypadku węższych konstrukcji. Jednak zawsze pozostaje to otwartą opcją i czymś, co warto rozważyć. Podsumowując, jeżeli chcecie mieć solidny mana base i oprzeć go przede wszystkim na Reborn'ie, powinniście zwrócić uwagę na te karty. Na koniec zabawy z mana base'em warto zwrócić uwagę na tego półhybrydowego wojownika oraz jego czterech kumpli, którzy zdecydowanie ucieszą się, jeżeli macie na stole border posta, bowiem każdy multikolorowy permanent, który posiadacie poza tym ludzikiem, sprawia, że jest on lepszy. Umiejętności tych two dropów sięgają od flyinga po Fair Strike, oferując nam także takie możliwości jak Haste, Shroud czy Death Touch i sprawiają, że nasza talia stanie się zdecydowanie bardziej agresywna i naporowa.